Dziś w programie wszystko o funduszach. Czym są, jakie są ich rodzaje, czy są bezpieczne i czy można na nich zarobić. Zapraszam. Fundusze inwestycyjne. Czym są, jak są skonstruowane, czy warto brać je pod uwagę w procesie oszczędzania pieniędzy na przyszłą emeryturę? No zacznijmy od tego ostatniego pytania. Oczywiście, że tak. Fundusze inwestycyjne należą do tego typu produktów czy rozwiązań finansowych, które mogą, a nawet powinny stanowić element naszego koszyka inwestycyjnego, szczególnie jeśli mówimy o inwestowaniu w długim terminie. Natomiast jeśli chcemy inwestować w fundusze inwestycyjne, powinniśmy spełnić trzy podstawowe warunki. Musimy mieć podstawową wiedzę na ich temat, wiedzieć, jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych, jak działają. Musimy także wiedzieć, jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Należą one do tego typu produktów, które absolutnie nie są wolne od ryzyka, aczkolwiek wszystko zależy od tego, jak są skonstruowane. No i trzeci warunek, musimy pamiętać o tym, żeby fundusze inwestycyjne traktować jako jeden z elementów naszego koszyka inwestycyjnego, a nie, jak to się potocznie mówi, wkładać wszystkie jaja do jednego koszyka. Co to tak naprawdę jest fundusz inwestycyjny? No, funkcjonuje w przestrzeni publicznej wiele definicji. Myślę, że można je sprowadzić do jednej, że jest to forma wspólnego lokowania środków w określone walory dobra. Oczywiście funduszami inwestycyjnymi zajmują się profesjonalni zarządzający, którzy poświęcone przez ludzi środki, osoby fizyczne albo osoby prawne, inwestują w określone dobre zgodnie z przyjętą strategią danego funduszu. Jakie mamy rodzaje funduszy inwestycyjnych? No zacznijmy od tego, że w dzisiejszym odcinku naszego programu skupiamy się wyłącznie na funduszach inwestycyjnych otwartych. Fundusze inwestycyjne ogólnie dzielą się na fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte. Podkreślam, skupiamy się dziś wyłącznie na tej pierwszej grupie. Samych funduszy inwestycyjnych otwartych, czyli w skrócie FIO, warto zapamiętać ten skrót, ponieważ on się bardzo często pojawia, czy to w artykułach, czy w dokumentach. Samych rodzajów FIO jest bardzo wiele. Wszystko zależy od ich struktury i profilu inwestycyjnego, co w praktyce oznacza to, w jakie walory, czy w jakie papiery wartościowe są inwestowane, lokowane w danym funduszu środki. Myśląc o funduszach, mamy więc do dyspozycji fundusze, przede wszystkim fundusze akcji, polskich, zagranicznych, fundusze akcji mieszanych, małych i średnich przedsiębiorstw. Warto pamiętać, że są to fundusze chyba najbardziej ryzykowne, biorąc pod uwagę to, jak zmienna jest cena akcji na giełdach. Z drugiej strony mamy fundusze bardziej bezpieczne, fundusze papierów dłużnych, czyli obligacji, oraz fundusze gotówkowe, które inwestują w aktywa czy w walory o niskiej stopie zwrotu, ale one charakteryzują się tym, że są właśnie bardziej bezpieczne. No i oczywiście jest dostępna cała paleta funduszy mieszanych, które bardzo często zwodzą klientów samą nazwą. Fundusz stabilnego wzrostu wcale nie musi oznaczać stabilnego wzrostu i tego, że jest wyłączony z ryzyka. Fundusze mieszane to tak naprawdę pełna paleta różnego rodzaju walorów, papierów wartościowych, dlatego przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu pieniędzy w dany fundusz mieszany, czy to stabilnego wzrostu, czy bezpieczny, koniecznie należy sprawdzić, w co dany fundusz inwestuje pieniądze. Przede wszystkim warto też spojrzeć na historię, jak fundusz zachowywał się w latach wcześniejszych, w czasach koniunktury czy dekoniunktury. Bardzo agresywne bywają również fundusze aktywnej alokacji, które bardzo często niezwykle agresywnie inwestują środki, co oczywiście przekłada się potem na wyniki. Bardzo ciekawie przedstawiają się wyniki funduszy nieruchomościowych, szczególnie w ostatnim czasie nieruchomości dają naprawdę bardzo dobrze zarobić. Pamiętajmy, że tak nie musi być zawsze. Bardzo ciekawie przedstawiają się też fundusze inwestujące w surowce, ale tam znów również zmienność bywa bardzo wysoka. Bardzo istotne jest przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w fundusze inwestycyjne dokładne zapoznanie się z konstrukcją samego funduszu. Ale zanim w ogóle zainteresujemy się ofertą funduszu inwestycyjnego, których na polskim rynku jest w tej chwili kilkaset, musimy sami określić względem siebie, jakie mamy podejście do ryzyka i czas, na jaki chcemy przedsięwziąć daną inwestycję. Im więcej tego czasu mamy, tym na bardziej ryzykowne rozwiązania możemy sobie pozwolić, ponieważ będziemy mieli możliwość odrobienia strat, jeśli one się pojawią, a w długim terminie mamy pewność, pojawią się na 100%.
Czy fundusze inwestycyjne są bezpieczną formą lokowania kapitału? To wszystko zależy właśnie od konstrukcji danego funduszu. Oczywiście te obligacyjne czy te gotówkowe, które inwestują w papiery o niskiej stopie zwrotu, no oznacza, że mają szansę rzeczywiście w długim terminie być bardziej bezpieczne, niekoniecznie dadzą sporo zarobić. Natomiast większość funduszy mieszanych, a już na pewno te inwestujące w akcje małych i średnich spółek, akcje spółek polskich czy akcje spółek zagranicznych, są na pewno bardzo ryzykowne. Rzeczywiście potrafią dać zarobić krocie, ale mogą przynieść też bardzo poważne straty, czego dowód mieliśmy choćby na przestrzeni ostatniego kryzysu finansowego, który bardzo wiele funduszy inwestycyjnych pogrążył. No i najważniejsze pytanie, czy fundusze inwestycyjne warto brać w kontekście oszczędzania na przyszłą emeryturę? Oczywiście, że tak. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce jest rzeczywiście bardzo bogaty. Wiele z nich naprawdę to prawdziwe gwiazdy, które dadzą z pewnością w ciągu kilku najbliższych lat zarobić całkiem niezłe pieniądze. Pamiętajmy jednak o tych trzech nadrzędnych zasadach, o których mówiliśmy na samym początku. Edukujmy się, czytajmy na temat funduszy inwestycyjnych, bierzmy pod uwagę własny profil inwestycyjny i podejście do ryzyka. A co to jest podejście do ryzyka? To tak naprawdę to, jak zachowujemy się w momencie, kiedy nasz portfel inwestycyjny straci z dnia na dzień 20%. Niemożliwe? Oczywiście, że jest to możliwe. Planujmy też ewentualne zmiany w naszych dochodach, ponieważ to też przekłada się na to, ile możemy w dane fundusze inwestycyjne inwestować pieniędzy. Nie możemy też zapominać, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku Belki. 19% od każdej wypracowanej złotówki dodatkowego przychodu będzie musiało zabrać nam państwo, i to zarówno w długim terminie, w momencie zakończenia danej inwestycji, jak i w momencie przenoszenia środków z jednego funduszu do drugiego. Zawsze będziemy ten podatek musieli niestety zapłacić. Podsumowując. Fundusze podlegają takim samym prawom rynku jak inne walory czy papiery wartościowe, akcje, obligacje, surowce czy waluty. Jeśli chcemy inwestować w fundusze inwestycyjne, myślmy bardziej o długim horyzoncie czasowym, określajmy swoje indywidualne podejście do ryzyka, zdolności finansowe, ale ponad wszystko stawiajmy sobie cele, co dzięki funduszom inwestycyjnym chcemy osiągnąć. Wtedy cały proces powinien się udać. O inwestowaniu, oszczędzaniu, lokowaniu kapitału przeczytacie w kwartalniku MySaver i na www.mysaver.pl. Podobno najlepszym przyjacielem kobiet są diamenty. Czy to prawda? Czy w diamenty w ogóle można inwestować? Już za tydzień zapraszam na pasjonującą podróż w świat diamentów.